Kolejna edycja akcji aktywizacji chorzowskie seniorki wzięły udział w warsztatach kulinarnych. Z prowadzącą rozmawialiśmy o zdrowym żywieniu. To jest styl życia i tak powinniśmy, tak działać. Powinniśmy przede wszystkim wykluczać te wszystkie tłuszcze nasycone. Ciężko, bo akurat wzrasta spożycie mięsa i tych produktów takich maksymalnie przetworzonych, a tutaj nam świat mówi zdrowia, że mamy to odrzucić. Ciężko, ale są takie zamienniki, tak jak dzisiaj będziemy robić te batony, ziarenkowe, orzeszki, można wszystkie orzechy zmielić, słonecznik i to jest taki jakby Snickers zdrowy. I tak powinniśmy żyć, wybierać, mieć tą świadomość. Seniorki dzisiaj przygotują smoothie, same sobie będą dobierać składniki i tworzyć te swoje koktajle. Ponadto zrobimy takie zdrowe batony z płatków owsianych, słonecznika, siemienia lnianego, orzeszków. Polejemy gorzką czekoladą, czyli coś na osłodę. I do tego zrobimy takie drugie danie składające się z pieczonych ziemniaków, z curry, do tego kotlety kaszowe z trzech różnych kasz z suszonymi pomidorami i do tego zrobimy zieloną sałatę z pesto z jarmuża. Brzmi naprawdę smacznie, mamy tutaj już wszystkie produkty przygotowane, no i stoły też czekają. Jak to będzie praktycznie wyglądało, jak dokładnie te warsztaty będą przebiegały i ile potrwają? Trwać będą 2 godziny, w ciągu tych 2 godzin to wszystko wytworzymy. Grupa zostanie podzielona na 4-osobowe grupy i w tych grupkach będą robić, przygotowywać te potrawy, które wcześniej powiedziałam. Podczas warsztatów rozmawialiśmy z seniorkami. Batoniki, tak? Batoniki robimy z orzechów, rodzynek, wiórków kokosowych, dżemku i czekolady. Batoniki można samemu zrobić? Tak wygląda, będziemy próbować, zobaczymy co nam wyjdzie. Czego Państwo mogą używać, co dodać? Wszystko możemy dodawać i wszystko możemy, po prostu szalejemy. My robimy batony, nie? I to są tak, składniki to mamy tu, Asiu. Wiórki kokosowe, orzechy arachidowe, rodzynki. Odrębny len. Len złocisty i drzemek. Taki syrop jeszcze żeśmy dodali, żeby smakowy, żeby to było takie twardsze, nie? Pierwszy raz pani robi sama takie batony? Oczywiście, że tak. Pierwszy raz. Nawet nie wiedzieliśmy, że takie można robić. Także super. Że to jest takie proste. To takie proste. Że to takie proste jest po prostu. Koktajl z jarmużem. No właśnie, czy to jest ten koktajl, który tu stoi? Proszę powiedzieć, co tutaj jest, co tu jest zmieszane? Co jest zmieszane? Jest zmieszane, powiem, ściągawkę wezmę. Jarmuż, banany, jabłuszko, płatki owsiane, ziarno lnu i mleko. Czyli same zdrowe rzeczy? Same zdrowe rzeczy, tak. Dzisiaj uczymy się samych zdrowych rzeczy. No właśnie, tam jest stół ze składnikami, też mogą panie same podchodzić do niego i wybierać. Możemy, co się na nim znajduje? Możemy nawet sobie dowolnie komponować. Można troszkę swojej fantazji dodać do tych składników. Odrobinę serca, miłości, 2 porcje i 5 porcji uśmiechu. Czy jeżeli te składniki wszystkie są w tym smoothie, to czy ja go mogę spróbować w tak, takim razie? Bardzo proszę się poczęstować, ekipa telewizyjna może, dziękuję. Bardzo dobre. To są naturalne słodycze. No właśnie, czy słodycze mogą być zdrowe? Mogą być, tak, jeśli są zrobione ze specjalnych składników. Płatki owsiane, co tu jest? Kokos, wiórki kokosowe, co tu jest, Urszulko, jeszcze? Płatki owsiane górskie. Tylko górskie, tak nam powiedziano, że tylko górskie. Czy pani po raz pierwszy raz robią w życiu takie batony? Nie, kiedy się robiło z płatków owsianych, ja już robiłam w kryzysie, a teraz dla zdrowia robimy. Podczas warsztatów seniorki miały okazję poznać przepisy na zdrowe i łatwe w przygotowaniu potrawy. Panie z gotowaniem poradziły sobie świetnie. Teraz nie pozostaje nic innego, jak poznane dania podać na domowym stole.